Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 169. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A bez zdrowych jelit nie byłoby ani dobrego życia, ani celebracji. Oczywiście to był bardzo nieśmieszny żart, ale myślę, że całkiem nieźle nawiązuje do dzisiejszego odcinka. Mówi się już od dawna, że jelita to drugi mózg i naukowcy też są zgodni, że dbanie o jelita to podstawa naszego zdrowia. Dlatego z przykrością mówię o tym, że coraz więcej osób jest diagnozowanych z IBS i SIBO, o których jest dzisiejsza rozmowa. Niestety, ale mam też takie wrażenie, że takie uczucie dyskomfortu w brzuchu, przewlekłe bóle, skurcze, biegunki, zaparcia stały się trochę normą, że my zapomnieliśmy, że zdrowe ciało może po prostu czuć się dobrze. Ale jeśli macie tego typu objawy, to nie powiem, że nic nie jest z Wami nie tak, ale powiem, że jest nadzieja i są techniki głównie lifestyle'owe, czyli takie zależne od Was, takie, które możecie wprowadzić i takie, które mogą przynieść ulgę i poprawę, o których opowie nam dzisiejsza ekspertka. A jest nią dr Hanna Stolińska, dietetyczka, która napisała całą masę książek o zdrowiu, między innymi właśnie o jelitach, ale też o endometriozie, o której jest jej najnowsza publikacja. Pomaga pacjentom od lat, udziela się w mediach, bo czuć w niej niesamowitą misję pomocy i szerzenia wiedzy. Także jestem bardzo wdzięczna, że Hania miała czas porozmawiać ze mną na ten bardzo ważny temat, bo z dzisiejszego odcinka dowiemy się przede wszystkim, co powoduje te schorzenia w naszych jelitach, a mówiąc te schorzenia, mam na myśli tytułowe IBS i SIBO. IBS, czyli zespół jelita wrażliwego, a SIBO to przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego. Także poznamy też ich objawy, dowiemy się, jak je najlepiej diagnozować oraz jak leczyć. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie takim głosem nadziei dla osób, które cierpią od dłuższego czasu, albo dla takich, które dostały diagnozę i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Zanim przejdziemy do rozmowy, tylko dodam, że będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby zrecenzować podcast. Jeśli słuchacie go na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, to tam możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo pomocne. To sprawia, że podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast dodać do obserwowanych, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał i tam też wszystkie wywiady są dostępne w wersji wideo. Także zapraszam i przy okazji też odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Tam wrzucam jeszcze więcej treści związanych z tematami podcastowymi. Jestem tam aktywna prawie codziennie i jeżeli akurat słuchacie podcastu, to śmiało udostępniajcie i oznaczajcie mnie właśnie jako Karolina Sobańska. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Hanią Stolińską. Cześć. Cześć, witam Cię. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo dzisiaj powraca po raz kolejny i jeszcze nie raz tak będzie temat zdrowia w takim ujęciu bardziej naukowym. Jest to w ogóle temat, który ja obiecałam moim słuchaczom, także tym bardziej jest mi bardzo miło, że jesteś tutaj jako prawdziwa ekspertka, bo rozmawiamy głównie o dwóch schorzeniach, o których mówi się całkiem sporo, ale pomyślałam, że na początku zapytam Cię nieco szerzej, bo w ostatnich latach coraz głośniej jest o wszelkiego rodzaju takich dolegliwościach układu trawiennego, metabolicznych, związanych z jelitami, które wszyscy uwielbiamy. I zastanawiałam się ostatnio, czy to jest tak, że te schorzenia stają się coraz bardziej powszechne w społeczeństwie, czy po prostu my więcej o nich wiemy i dlatego lepiej są diagnozowane. Wiesz, myślę, że zdecydowanie częściej one występują, bo ja jestem tego zdania, że posiłek ma być taki, żeby dał nam
komfort w naszych jelitach odżywił nasze ciało, bo to jest podstawa, po to jemy, po to pijemy, żeby odżywiać nasze ciało. A większość ludzi po prostu czuje dyskomfort po jedzeniu, po każdym posiłku. Niezależnie teraz, czy on jest lekkostrawny, czy nie. Myślę, że nasz w ogóle tryb życia, to nasze nawyki dotyczące zdrowego stylu życia spowodowały to, że mamy większe problemy z tymi jelitami i ja praktycznie każdego mojego pacjenta podczas wywiadu żywieniowego pytam o sytuacje żołądkowo-jelitowe, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, zgagi, niestrawności, refluks. I z ręką na sercu powiem Ci, że 90% moich pacjentów odpowiada, że tak, ma z tym problem. To są osoby, które przychodzą do mnie już z problemami jelitowymi, ale większość ludzi jakby bagatelizuje je, bo uważa też, że to już jest normalne, że po prostu czują dyskomfort po jedzeniu. Czy przed jedzeniem, bo często takie bóle, problemy żołądkowo-jelitowe są po prostu też przed jedzeniem. Więc jest to naprawdę, można powiedzieć, druga pandemia, czyli problemy jelitowe. Ale trafiłaś się w sedno, bo dokładnie miałam powiedzieć to samo, że mam wrażenie, że my uważamy to za normalny stan, że coś nas boli, że odczuwamy dyskomfort w brzuchu i z mojego punktu widzenia jest to trochę niepokojące. Ja akurat jestem tą osobą, która od urodzenia nie miała żadnych odpukać problemów zdrowotnych czy związanych z brzuchem i nigdy nic mnie nie bolało. Dlatego trudniej jest mi wyobrazić to, że czujesz cały czas właśnie jakiś dyskomfort, coś cię, nie wiem, czujesz jakiś skurcz albo coś cię pali i uznajesz, że to jest okej, tak ma być. No dokładnie, tak. Większość ludzi już bagatelizuje objawy ze swojego organizmu, a układ pokarmowy jest najbardziej narażony na nasz styl życia i przede wszystkim jelita, bo wiadomo, że wątroba, nerki, trzustka dostają już te składniki odżywcze, witaminy po strawieniu, a jelita mają bezpośredni kontakt z jedzeniem. Odpowiedzialne są oczywiście za trawienie, więc wszystko tutaj, co wkładamy do naszych ust i przechodzi przez nasz układ pokarmowy, najbardziej wpływa właśnie na jelita, a wrzucamy w siebie śmieci. I mogę to z ręką na sercu powiedzieć, że my wiemy, jakie są zalecenia żywieniowe, jak powinniśmy się odżywiać, ale teoria absolutnie nie idzie z praktyką w parze. Ale czy pokusiłabyś się o takie stwierdzenie, że to właśnie nasze złe nawyki żywieniowe są główną przyczyną tych zjawisk, tych schorzeń? Tak, z ręką na sercu powiem, to jest jedzenie, bo jesteśmy tym, co jemy, to słynne powiedzenie i faktycznie to ma ogromny wpływ. Jedzenie bardzo się zmienia, jemy nieregularnie, jemy bardzo prozapalnie, jemy bardzo dużo cukru, tu rozmawiałyśmy wcześniej, dane z 2020 roku, dane GUS, 43 kg my rocznie tego cukru spożywamy, przy normie maksymalnej około 18 kg. Jemy dużo żywności wysoko przetworzonej. Ta żywność jest naładowana różnymi dodatkami. Ale to nie tylko żywność. To przede wszystkim stres oksydacyjny, który powstaje w naszym organizmie, zanieczyszczenie powietrza. No i ten stres na co dzień, który jelita nasz drugi mózg. Ale powiedziałaś, że wszyscy wiemy, jak powinniśmy się odżywiać, w sensie ta wiedza o odżywianiu jest, powiedzmy, ogólnie dostępna, no ale czy to jest tak, że my po prostu to ignorujemy, my nie chcemy wiedzieć, my bagatelizujemy rolę jedzenia w naszym życiu, jakby skoro wszyscy, to też mi się tak wydaje, tak, że to jest takie proste, że wystarczy po prostu zmienić kilka rzeczy i przecież każdy z nas chce być zdrowy, to czemu my nadal tego nie robimy? Czemu nadal popadamy właśnie w te stare schematy i cieszymy się, że wyszedł jakiś nowy rodzaj batonika i nowy rodzaj przetworzonego, gotowego dania i zapominamy o tym, że to nie jest ta droga ku zdrowiu. Wiesz, bo jedzenie nie tylko słodkie, ale mam wrażenie, że całe jedzenie jest w tym momencie narkotykiem, jest... Mylimy rolę jedzenia. Jedzenie jest tylko jedzeniem. Jest dostarczycielem składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, niczego więcej. A mamy złą relację z jedzeniem. Jedzenie staje się czymś na zmęczenie, na nudę, na stres, na irytację.
na radość. My już po prostu każdą emocję teraz zajadamy i nie wiążemy jedzenia cały czas z tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Myślimy właśnie o stresie, o zmęczeniu. Wiesz, no przychodzi do mnie pacjent, mówi, no najadłam się, bo byłam zmęczona po całym dniu. Ale w tym momencie na jedzenie nie spowoduje tego, że nasz organizm się zregeneruje. My mu jeszcze bardziej dowalamy. I mało osób to z tym wiąże. Jedzenie, patrzymy na zmysł smaku, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo dziecko wie, że warzywa i owoce są zdrowe, ale to przecież cukiereczki są smaczne. I mam wrażenie... Brukselka jest super. Ja też tak uważam, ale jesteśmy naprawdę małym procentem społeczeństwa. I mam wrażenie, że ludzie sobie mówią, a jedno jest życie. Mhm. Raz mi nie zaszkodzi. A raz to, raz tamto, raz siamto. I codziennie jednak wychodzi, że ta nasza dieta jest źle zbilansowana. I ja tłumaczę moim pacjentom, może tak trochę odeszłyśmy od tych jelit, ale że... Zdrowy styl życia, między innymi zdrowe jedzenie, to jest poprawa jakości życia i to jest po prostu na maksa przyjemne i warto spróbować, a gdzieś tam się bardzo mocno blokujemy, bo to jedzenie jest po prostu bardzo dostępne, my się przejadamy, badania też naukowe pokazują, że przejadanie się, jedzenie zbyt dużej ilości białka, silna dieta prozapalna po prostu skraca nam życie i tak to się dzieje. I pewnie z tymi wspomnianymi wcześniej dolegliwościami przychodzimy, myślimy, że dostaniemy na to jakiś super lek, który sprawi, że będziemy czuć się już świetnie do końca życia, a tutaj specjalista mówi nam, że trzeba zmienić swoje nawyki i no myślę, że duża grupa osób nie jest gotowa na to, żeby włożyć tę dodatkową pracę i w sumie nawet wolałaby dostać taki w cudzysłowie wyrok, że teraz bierzesz tabletki i jest ci lepiej, aniżeli wprowadzać zmiany, no bo jest to oczywiście dodatkowy wysiłek. I też nie mówię tego tak prześmiewczo, tylko biorąc pod uwagę też tempo naszego życia, nagle podporządkowanie wszystkiego swojemu zdrowiu, na przykład w przypadku osób, które nie interesują się jedzeniem, też myślę, że jest łatwiej osobom takim jak my, gdzieś dla mnie na przykład to całe zdrowie i cały świat jedzenia jest tak interesujący, że wprowadzenie nawet tych nowych ulepszeń jest dla mnie przyjemnością, ale wyobrażam sobie wiele osób, które są super zajęte i ich to zupełnie nie kręci, no wolałoby dostać jakieś rozwiązanie instant kogoś. Tak, tylko że to jest pewnego rodzaju błędne koło, bo nie wiążemy zdrowego stylu życia z naszą kondycją organizmu, więc przecież może to takie mało głębokie, ale no tak jak jemy, tak będziemy funkcjonować. Jeżeli nasze zdrowie pada, no to my nie mamy później czasu na pracę, nie mamy ochoty bawić się z dziećmi, no jest to po prostu błędne koło i czas je przerwać, ale tak, no nauczyć się jeść jest bardzo trudno i to jest pewnego rodzaju nawyk, prostota, ale nawet można zamówić zdrowe jedzenie na wynos, no po prostu trzeba chcieć, no wiesz, to też, ja mówię mojemu pacjentowi, to brzydko czasem brzmi, ale człowieku, zacznij myśleć. Naprawdę, zacznijmy myśleć o tym, bo trzeba pomyśleć, gdzie pojechać na wakacje, fajne miejsce, ale może trzeba popatrzeć, jakie tam są knajpy, a co dają w hotelu, a co zabrać ze sobą, a nie ludzie wybiegają z domu i wiesz, nie zawierają jedzenia, no to później wpadają na tego fast fooda. No ale jakbym pomyślała wcześniej, żeby zabrać ze sobą jedzenie, mam gotowe rozwiązanie. To jest takie proste. Tak. To jest takie proste. Jest to też kwestia zmiany pewnych priorytetów, ale inwestycja w jakościowe życie, tak. Bo też jakby zaczynając, wydaje mi się, że też coraz wcześniej zaczynamy brać różnego rodzaju leki na takie schorzenia, o których mówiłyśmy właśnie, nie? Typu, że czujemy zgagę, to jakiś dyskomfort i nagle mamy 30-latków, którzy już się szprycują tymi rzeczami, no i patrząc logicznie, nawiązując do twojej narracji, no to za 40 lat będzie nam ciężko nadal utrzymać ten sam poziom, nie wiem, jakości życia, dokładając coraz to nowe pigułki. Tak, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te dobre nawyki, to myślę, że bardzo ważna jest rodzaj motywacji, jaką nam kieruje, bo jeżeli to jest motywacja wewnętrzna, no to ona ma większe, lepsze skutki, natomiast ta zewnętrzna gdzieś tam narzucona absolutnie nie, więc wiesz, nawet jeżeli chodzi już stricte o te jelita, to jest przyczyna zespół jelita nadwrażliwego, chociażby 80% wszystkich jakby zwolnień lekarskich, to jest
zespół jelita wrażliwego. I mówię pacjentowi, że musimy to zmienić, to wyeliminować, to wprowadzić. I wiesz, ja czasem widzę, jeżeli ktoś jest bardzo zmotywowany, żeby się lepiej czuć, żeby nie mieć tych wzdęć, tego dyskomfortu, tej biegunki, szukania toalety, gdzie tylko człowiek wyjdzie, to wprowadzi to i wszystko jest super. Ale jeżeli jednak tej motywacji nie ma, to słyszę tak, o Jezu, no muszę cebulę odstawić? Jak to posiłek bez cebuli? No normalnie, tak? Ona ci szkodzi w tym momencie, więc coś za coś. Ale jeżeli widzimy szybko efekty, bo te efekty naprawdę można zobaczyć szybko przy stosowaniu zdrowego stylu życia, to jest naprawdę fajnie. I wiesz, ludzie też do mnie przychodzą często właśnie, żeby poprawić jakość jelit, nie wiem, poprawić wyniki zdrowotne, czy schudnąć, a ja się nie pytam o to na drugiej wizycie. Ja mówię, co poza tymi problemami zauważyła pani, że się polepszyło? Czy sen się polepszył? Czy właśnie brzuch lepiej pracuje? Czy jest lepsza koncentracja? Czy jest większy po prostu power do życia? I ludzie zaczynają tak to zauważać i to jest ważne. I też to napędza, zakładam, ich motywację, bo mówi się nie bez powodu, że jeżeli chcemy komuś pomóc, ale ta osoba nie chce pomóc sobie, no to niczego nie osiągniemy. Ale właśnie nawiązując już do tego naszego zespołu jelita nadwrażliwego, właśnie od tego schorzenia chciałabym zacząć, bo wydaje mi się, że jest ono bardziej znane w społeczeństwie, że o tym się już mówi gdzieś tam od lat, jest to całkiem może nie tyle, znowu to słowo, normalizowane, tak? My się znowu przyzwyczailiśmy do tego, że to jest standard, że nasza koleżanka czy kolega lub też my mamy tę dolegliwość, bo tak już wygląda świat i tak działa nasz organizm, no a wierzę w to, że tak nie jest. Twoja statystyka mnie absolutnie poraziła, zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc zaczynając konkretnie, IBS, czym to jest i jak się objawia? Wiesz co, jeżeli chodzi o zespół jelita nadwrażliwego czy drażliwego, potocznie mówiąc, myślę, że to jest zespół objawów, które charakteryzują się właśnie wzdęciami, bólami brzucha, biegunka, zaparcia, dyskomfort, przelewanie. Ale o tym zespole można powiedzieć dopiero, kiedy wykluczymy wszystkie inne przyczyny. Nie ma jednego badania, który miałby scharakteryzować, powiedzieć nam, że mamy to. Natomiast co mnie najbardziej irytuje i z czym spotykam się na co dzień w mojej pracy, to, że pacjent przyjdzie do mnie z diagnozą zespołu jelita nadwrażliwego bez wykluczenia innych przyczyn. I kiedy ja proszę, po prostu powinien zrobić to lekarz, ale tak się nie dzieje. Po prostu proszę, daję listę badań do zrobienia i zaczynamy wykluczać, jakby badać się po kolei, to się okazuje, że nie ma żadnego zespołu jelita nadwrażliwego, a jest na przykład tak, albo przerost kandidy, albo nietolerancja laktozy, albo nietolerancja glutenu, albo nietolerancja fruktozy, albo nietolerancja histaminy, albo zespół SIBO, o którym też będziemy zaraz rozmawiały. I raptem wychodzi problem. Mam taką starszą panią, słuchaj, przychodziła do mnie przez kilka miesięcy i kazała mi robić cały czas te badania. I kiedy ona szła do lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na to badanie, bo nie stać było staruszki na zrobienie samemu tych badań, bo to jest naprawdę wydaniem grubych pieniędzy na to wszystko, co powiedziałam. I wiesz, i w końcu wyprosiła to te wszystkie po kolei badania. Zrobiłyśmy się ostatnie badanie nietolerancja histaminy. Wykazało się, że ma tą nietolerancję. Odstawiłyśmy wszystkie produkty bogate w histaminę. Poprosiłam, żeby znowu poszło do lekarza, żeby wypisać lek antyhistaminowy. To chodziło do trzech lekarzy, którzy nie chcieli tego leku wypisać, bo powiedzieli, co to jest za badanie w ogóle. W końcu trzeci lekarz wypisał, pani zaczęła już wprowadzać ze mną te produkty bogate w histaminę, nie je tych produktów, po paru miesiącach wszystko minęło. Nie ma żadnego IBS-u. Trzeba zrobić pełną diagnostykę. I dopiero po wykluczeniu tych wszystkich problemów możemy powiedzieć, że tutaj nasza psychosomatyka ma największe znaczenie. Ale czy to jest tak, że to, że 80% tych zwolnień
jest związanych z IBS-em, wynika też z błędnej diagnostyki, że po prostu z automatu są wypisywane takie, na przykład właśnie takie zwolnienia, czy takie dokumenty, potem się okazuje, że w ogóle nie o to chodzi, tylko po prostu pacjent przyjął tę diagnozę i uznał, że tak już ma i po prostu nie... Tak, przyjął tę diagnozę, bo nie ma wszelkiej innej diagnozy, bo to wszystko kosztuje i trzeba naprawdę poświęcić czas, żeby to zrobić, a łatwo jest powiedzieć, mam zespół jelita nadwrażliwego i nie mogę się stresować. I muszę brać probiotyki i maślan sodu i tyle. To jest najprostsza droga. I to jest najgorsza droga, bo naprawdę można pacjentowi pomóc. Ale w sytuacji, w której mamy już prawidłową diagnozę, trafiamy do odpowiedniego specjalisty, co on zazwyczaj właśnie nam rekomenduje? Jakby czy w przypadku tego schorzenia to jest tak, że my rzeczywiście możemy zobaczyć zwiększony komfort życia i finalnie powiedzieć, że nie mam już zespołu jelita nadwrażliwego, bo sądzę, że często mamy wrażenie, że to jest taka łatka, która zostaje z nami już na tak, lata. Tak, to i to mogę powiedzieć, to jego się nie pozbędziemy. To jest problem na całe życie, który możemy po prostu mieć w procesie remisji, a nie zaostrzenia, dbając o siebie. Okay. Tylko też działajmy tutaj kompleksowo. Bo nie wiążemy wielu, tak jak mówię, dieta dietą to jest bardzo istotne, w zależności od tego, czy mamy problemy z biegunką, z zaparciami i czy dodatkowo występują wzdęcia. Jeżeli tych wzdęć nie ma, no to jest to prosta droga. Jeżeli dodatkowo występują, to też zaraz omówimy produkty, które wpływają na nasilenie tych wzdęć, to one są najczęściej jadane przez ludzi z problemami i ich odstawienie daje jednak ten efekt wow. Natomiast jakby nie wiążemy stresu z wieloma innymi czynnikami, na przykład nadmierna aktywność fizyczna też jest dla nas stresem, bo wydzielamy bardzo dużo kortyzolu. Przewlekły stres taki na co dzień też gorzej na nas działa niż w ogóle na nasz układ odpornościowy, niż taki stres chwilowy. Bo jeżeli mamy chwilowy stres związany, wiesz, taki, nie wiem, wydziela się masa adrenaliny, kortyzolu, to wręcz my poprawiamy swoją odporność, tak pokazują badania. A jeżeli jest to przewlekły stres, to on dopiero negatywnie na nas działa. Zaburzenia snu, czyli znowu problem z kortyzolem, z wydzielaniem melatoniny, no ale głównie ten kortyzol. I na przykład diety głodówkowe, to też jest stres dla naszego organizmu, to też jest wydzielanie kortyzolu i to też ma ogromny wpływ na jelita. Także patrzymy nie tylko na taki stres u nas w pracy czy codziennego życia, tylko trzeba popatrzeć na człowieka całościowo. Ja bardzo lubię, troszkę ty powiedziałaś to słowo medycyna funkcjonalna przed naszym spotkaniem. To jest dla mnie coś wspaniałego. Ja sama skończyłam Uniwersytet Medyczny i uczyłam się tej anatomii, fizjologii, biochemii naszego organizmu, ale staram się patrzeć na człowieka właśnie całościowo i rozmawiać z nim również o tych strefach psychologicznych, mimo tym, że tym psychologiem nie jestem, ale u nas się tego nie robi w Polsce. Są lekarze od konkretnej dziedziny i skupiają się tylko wyłącznie na daniu leku, a nie na po prostu przyczynie danego schorzenia. Także trzeba naprawdę z człowiekiem porozmawiać o wszystkim. Tak, ale też nawet ostatnio powiem Ci, miałam taką rozmowę właśnie z lekarką medycyny funkcjonalnej, że my też, ja sama jestem winna, potrafimy zrzucać winę, można powiedzieć, właśnie na lekarzy za to, że nie patrzą na nas kompleksowo, że z nami nie rozmawiają, ale oni też są trochę ofiarami tego systemu i sami nie zostali tego nauczeni, bo jednak ta medycyna tradycyjna, czy też klasyczna, zachodnia, nie została stworzona po to, żeby ratować nam życie w sytuacjach jakichś takich bardzo zaostrzonych i trudnych. Więc my teraz oczekując, że lekarz będzie naszym człowiekiem od wszystkiego, który jeszcze z nami porozmawia i nas wesprze, no jest to mocna. Jest to coś nierealnego przy obecnym systemie, także jedyne co myślę, możemy sobie życzyć jakiejś reformy w tej kwestii, ale super właśnie, że pojawiają się specjaliści, którzy mimo wszystko próbują to zmieniać od tej strony i właśnie lekarze funkcjonalni, czy dietetycy, którzy, tak jak widzę, że ty jakby przyjmujesz tę rolę lekarza i jakby pomagasz tej osobie nawigować w tym systemie zdrowia i to pacjent finalnie musi też zawalczyć o to, żeby uzyskał konkretne usługi od lekarza, więc jest to, jak to wiele rzeczy w naszym kraju, po prostu pomieszane, poplątane i tak nie powinno być. Tak, wiesz, ja nigdy nie chcę przejmować tej roli lekarza, ale
no może nie chwaląc się, ale no mam wrażenie, że mam dużą wiedzę kliniczną i siedzę z tym, w tym bardzo mocno gdzieś tam, tak jak rozmawialiśmy to całe moje życie i już po prostu praca z człowiekiem to chyba jest największe doświadczenie, jakie można mieć. Także ja już wiem, jak funkcjonują wszystkie leki, suplementy, probiotyki, jakie badania dokładnie. No, mam wrażenie, że jestem gdzieś tam mocno osadzona i mogę temu człowiekowi bardzo pomóc, ale gdzieś tam staram się mimo wszystko postawić tą granicę, że jeżeli chodzi o dobór, nie wiem, dawki leku czy czegoś, tak. Ja wiem, ile tego leku powinno być, ale jednak proszę pacjenta, żeby skonsultował się z lekarzem. Gdzieś tam trzeba tą granicę mieć, tak. I działać interdyscyplinarnie. I ja się bardzo cieszę, że działam z wieloma lekarzami, działam z doskonałymi endokrynologami, gastroenterologami, ginekologami, endokrynologami i ja po prostu działamy holistycznie i już lekarze, fantastyczni lekarze nie negują dietetyków, tak. I potrafią wysłać go do mnie i działamy interdyscyplinarnie i całe szczęście to się zmienia. Też się bardzo cieszę, ale też powtarzamy też w sumie to często u siebie, że każdy przypadek jest mocno indywidualny i nawet jeżeli powstają jakieś materiały, tak jak ten dzisiejszy, który dosyć ogólnie mówi o pewnych schorzeniach, no to jednak na każdego pacjenta patrzymy jak na osobny przypadek. Niemniej chciałabym Cię zapytać o to, czy istnieje jakaś taka grupa działań, wskazań, które można zastosować w przypadku zespołu jelita nadwrażliwego, która prawdopodobnie sprawdzi się wśród większości pacjentów z taką diagnozą. Wiesz, no na pewno jest to bardzo indywidualne w zależności od typowych objawów i właśnie tych dodatkowych różnych nietolerancji, czy właśnie współistniejącego zespołu SIBO, czyli przerostu bakteryjnego, który też teraz poruszymy, ale myślę, że często jednak są to te wzdęcia, prawda, które są największym dyskomfortem i które też dają ulgę, jeżeli się po ich pozbędziemy w po prostu typowym zespole jelita nadwrażliwego. I może warto wymienić te produkty, które najbardziej powodują wzdęcia, które jedzone są na potęgę. Czyli tak, jeżeli chodzi o warzywa. Numer jeden, cebula, czosnek, por, kalafior, szparagi, buraki, ziemniaki, groszek, fasola, kapusta. Czy zostało nam jeszcze jakieś warzywa? Zostało ich bardzo dużo. I to, co zadałaś pytanie, najczęściej zadają moi pacjenci, to co ja, które warzywa będę jeść? Mówimy o wszystkich korzeniowych. Mówimy o czyli marchewka, seler, pietruszka, brokuł, marchewka, cukinia, fasolka szparagowa, soczewica, ciecierzyca, sałata, rukola, roszponka, szpinak, jarmuż, kiełki, natka, pietruszki. Mało? Pięknie to wyrecytowałaś. Mało? Ja mam w głowie je wszystkie. Tak. Także jednak jest trochę tych warzyw do zjedzenia, zostały, prawda? Teraz tak, jeżeli chodzi o owoce, to numer jeden na wzdęcia, które powoduje, to oczywiście jabłuszko, które kochamy my wszyscy. Jabłko na wzdęcia. Tak, że teraz mnie zagięłaś. Zawsze spowoduje wzdęcia. Jabłko, gruszka, śliwki. No niestety tutaj teraz sezonowe brzoskwinie, nektarynki, morele. To są też owoce, które najsilniej wzdymają. Czyli teraz z drugiej strony rekomendujemy jedzenie na przykład owoców jagodowych. Borówki, jeżyny, maliny, truskawki, tak. Ale i również banany, winogrona, granat. Mamy co jeść, zdecydowanie. Kolejne, jeżeli chodzi o produkty zbożowe, tutaj nie ma czegoś takiego, że któreś nas mocniej wzdymają, natomiast ja zawsze odstawiam pszenicę, bo ona do szczęścia nam nie jest potrzebna i nie rezygnujemy z żadnych zbóż. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o laktozę, to rzecz bardzo indywidualna. W diecie FODMAP, no to ewidentnie ją odstawiamy, ale innych można używać produkty bez laktozy i też wszystko jest ok. Dieta FODMAP nie jest dietą bezglutenową, to już powiedziałam. Które produkty? No na pewno ten groszek fasola, więc z roślin strączkowych zostaje nam soczewica, ciecierzyca, ale również tofu.
które jest niedoceniane, jest wspaniałe, fantastyczne, tak, i jest w różnych odsłonach i naprawdę je polecam. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o produkty takie typowo białkowe, typu ryby, jajka, mięso, one zwykle nie działają niekorzystnie w problemach jelitowych, ale też trzeba indywidualnie je dobrać. Nerkowce, niekorzystnie, migdały, więc głównie włoskie, laskowe orzechy, pestki dyni, słonecznik, sezam, te wszystkie ziarna też są w porządku. No więc chyba przeleciałyśmy wszystkie produkty. A czy są też takie zalecenia na przykład związane bardziej z nawykami żywieniowymi typu ilość posiłków, to o której godzinie jemy ostatni posiłek, czy jemy, nie wiem, gotowane posiłki, czy popijamy to czymś, czy są jeszcze takie właśnie małe rzeczy, które możemy, które mogą nam przynieść ulgę. Znaczy na pewno regularność posiłków, bo to jest ta, wiesz, ta oś mózg, jelito, tak, prawda? One są połączone ze sobą, więc jeżeli mamy regularne posiłki o stałych porach, ja nie mówię, żeby tu wariować co do minuty, bo to jest niezdrowe, ale jednak nasze jelita trochę wiedzą, kiedy mają już się opróżniać, będzie następny ten posiłek, to wszystko tak razem funkcjonuje, więc regularność jest podstawą. Na pewno natomiast jeżeli chodzi o ilość posiłków, no to są mity, prawda? Tak. Możemy jeść tyle, ile chcemy posiłków, tak, i dobrze się czujemy, ale też, żeby one były regularne, a nie raz jemy 3 razy 5. Tak. Więc zachować pewnego rodzaju rytm. Popijanie posiłków też działa indywidualnie. Myślę, że małymi łyczkami, jak popijemy posiłek, nic się nie stanie. Jak zalejemy się posiłkiem, to gorzej na pewno wszystko się... Zalejemy się wodą, gorzej wszystko się trawi podczas posiłków. Na pewno musimy unikać ostrych przypraw, żywności wysoko przetworzonej, jedzenie dużych ilości naraz, bo nawet jeżeli zjemy zdrową marchewkę kilogram naraz, to nasze jelita nie nadążą, żeby tego wszystkiego trawić, więc po prostu zdrowy rozsądek i takie 2-3 godziny przed snem, żeby jednak nasz organizm odpoczywał, a nie trawił. A jak jest z kawą? Kawa też rzecz indywidualna. Jeżeli mamy biegunki, takie przelewanie w organizmie, to nie jestem fanką kawy. Natomiast jeżeli wszystko jest w porządku, jak najbardziej. Ale to jest tak, że my te nawyki wprowadzamy na całe życie? Czy to jest tak, że odstawiamy te grupy produktów i potem możemy na przykład je powoli wprowadzać i sprawdzać, jak się czujemy? Czy raczej w przypadku IBS-u to już jest kategoryczne nie? No ja wprowadzam moim pacjentom po jakimś czasie te produkty, natomiast jeden raz na 3 dni, żeby zobaczyć, jak reagujemy. I są produkty, do których możemy wrócić, a są produkty, które nie zna niestety, będą na nas działać źle. Wiadomo też, że tutaj mówimy o odbudowaniu tej flory jelitowej. No to jest temat rzeka, naprawdę, jak ta flora wpływa, myślę, że to osobny temat. Osobny temat, zdecydowanie nie ma co się tutaj rozdrabniać, ale na pewno odpowiednie probiotyki, wsparcie tutaj naszych jelit, zdrowa dieta, zadbanie o właśnie o ten sen, o relaks, o po prostu o siebie, zwolnić tempo, powodują to, że to nie jest absolutnie jakieś tam ostre, restrykcyjne zalecenia na całe życie. Kończąc temat IBS-u, powiedz mi, czy u osoby, która podejrzewa u siebie właśnie to schorzenie, widzi bardzo dużo objawów, czy mimo wszystko byś rekomendowała skonsultowanie tego wszystkiego ze specjalistą, czy możemy sami, słuchając różnych materiałów, czytając książki, wyprowadzić się z tego stanu i po prostu sobie tą jakość życia polepszyć? Czy jednak odsyłasz do eksperta, żeby ktoś nas przeprowadził przez ten proces? Ja myślę, że proces odbudowy organizmu, bo można tak powiedzieć, bo ja sama miałam problemy z jelitami, okazało się, że mam problemy. No, typowe badania mówiono mi, chyba pani ma celiakię, ale nie jesteśmy pewni. Coś, to kto jest... ma być pewny, proszę Dokładnie. Was. Nikt nie był pewny, wiesz, ani gastroskopia, ani nic wychodziło niepewne. No i wiesz, ja po prostu się męczyłam na tej diecie bezglutenowej, która nie przynosiła efektów. Okazało się, że po zrobieniu testu genetycznego jednak nie trawię tłuszczów. Ale wiem, jak to jest. Jaki to jest okropny dyskomfort, kiedy wiesz, po zjedzeniu posiłku, śniadania, twój brzuch jest takim balonem, że musisz zakładać na siebie jakieś luźne ubrania, bo nie jesteś w stanie wyjść z domu. I wiesz, siedzę z pacjentem i czuję, że mi się tu wszystko przelewa i boli i marzę, żeby ten pacjent już wyszedł ode mnie. To jest okropne. A teraz wiesz, no jestem po dużym posiłku, bo śniadanie to musi być największe dla mnie, kocham śniadania i mój brzuch jest normalny.
normalny i żadna rada by tutaj nie pomogła, wiesz, z internetu, jak zaczynanie drążenia i konsultowanie się, tak naprawdę konsultowałam się sama ze sobą, ale pomagam pacjentom i tak, możemy posłuchać między innymi z takiego podcastu, mam wrażenie, mam nadzieję, że pacjenci, że ludzie z problemami wyniosą to, na przykład chociażby jakie badania mogą zrobić i jak sobie pomóc. Ale ten koniec, ostatni etap, no myślę, że musi być jednak indywidualne podejście. SIBO. Kolejne gorące słowo. Nie aż tak... Modne, wiesz? Tak, modne tak. Ono jest modne, bo IBS nie jest modne, ale już jest mniej więcej, jesteśmy zaznajomieni z nim, ale teraz coraz więcej się mówi o SIBO. Modne, możemy się trochę pośmiać, nie? Bo tak modne, aczkolwiek no, związane z różnymi przykrymi dolegliwościami, ale myślę, że dla wielu osób też ta większa edukacja w zakresie SIBO stanowi ogromną ulgę, tak? Że ktoś nagle powiedział mi, okej, to te objawy znaczą, że ja mam jakieś schorzenie, na które potencjalnie jest remedium. No więc czymże jest z definicji to SIBO? SIBO to ja może powiem w taki patologiczny, prosty sposób, tak? Bo patologiczny, nie patologiczny. Mamy jelito cienkie, jelito grube. Większość bakterii występuje w jelicie grubym, bo w jelicie cienkim następuje trawienie, a w grubym wchłanianie. I produkcja na przykład mikroflora też produkuje witaminy na przykład z grupy B. No i te bakterie, które sobie są w jelicie cienkim, następuje ich migracja do jelita cienkiego. To jest miejsce takie dla nich trochę obce, ale one się tam czują super, bo mają tyle fajnego jedzonka, bo w jelicie grubym już nie ma tego jedzonka takiego fajnego jak w jelicie cienkim, bo tam są większe kawałki, wszystko tam się dopiero zaczyna trawić. No i one, wiesz, po prostu są tak szczęśliwe, że sobie jedzą i zaczynają się mnożyć. Wykorzystują to na fajne rzeczy, na namnażanie się. I dają dyskomfort w postaci na przykład wytwarzania gazów. I to jest bardzo charakterystyczne dla SIBO. Ten bardzo napięty, wzdęty brzuch, gazy. I wiesz, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne? Czego nie ma przy IBS-ie, że mamy te wzdęcia, nie możemy iść długo do toalety i jest taki nagły, wiesz, nagła biegunka. Okay. To jest charakterystyczne dla SIBO. I ja zawsze zadaję te pytania pacjentom, czy coś takiego jest. Więc leczenie SIBO, w ogóle diagnoza, tak? Musimy zrobić test wodorowy i on nam pokazuje, czy mamy ten przerost bakteryjny. I nie ma innej możliwości, jak zastosowanie i leków, czyli antybiotyku, ksifaksanu, później probiotyków, niełącznie i odpowiedniej diety. Bo tak, jeżeli zastosujemy tylko dietę, to my nie dokarmiamy tych bakterii, owszem, fajnym jedzonkiem, ale one cały czas tam są. Jeżeli zastosujemy antybiotyk, a jest zła dieta, to ten antybiotyk słabo działa. Musi pójść jedno i drugie. Natomiast też bardzo ważne do diagnozy jest to, że my wcześniej nie możemy zastosować probiotykoterapii i diety, zanim zrobimy diagnozę, bo nie do końca może wyjść, ile tych bakterii tam mamy. Więc trzeba się wstrzymać z odpowiednimi działaniami do pełnej diagnozy. A wiele ludzi przyjmuje albo lek, albo bierze, albo robi tylko dietę. Trzeba łącznie, później dopiero mocny, fajny probiotyk, który odbuduje tą florę jelitową, bo ksifaksan niestety wyjałowi też nam te dobre bakterie, więc trzeba się odbudować. To tutaj nie ulega wątpliwości, że trzeba iść do specjalisty, żeby przeprowadzić cały ten proces na tych równolegle jakby w tych trzech aspektach. Ale powiedz mi, co takiego się dzieje w naszym brzuchu, w naszych jelitach, że te bakterie z jelita grubego idą do góry? Jakby, czy to jest tak, że to jest uwarunkowane jakoś genetycznie? To jest coś, co my nabywamy? Jakby w jaki sposób możemy nabawiać się czegoś takiego? Nie ma jeszcze jasnych przyczyn, skąd się bierze SIBO tak naprawdę. Więc ciężko jest tutaj powiedzieć. Czy genetyczne jakieś aspekty? Myślę, że nie, bo rzadko widzę to w moim gabinecie. Myślę, że to dotyczące po prostu naszego stylu życia. Czyli ta moda, o której mówiłyśmy, wynika z tego, że
coraz częściej mamy te dolegliwości, tak? Jakby, że coraz więcej osób skarży się na tego typu sytuacje. No, ja słyszałam o tym od lat, ale teraz mam wrażenie, że no tak jak mówiłyśmy, jest to zatrzęsienie tego dyskomfortu, który jest z nami każdego dnia. I no, po raz kolejny dobrze wiedzieć, że można z tym coś zrobić. Natomiast co do tych zaleceń żywieniowych, powiedz mi, czy one są w jakiś sposób podobne do tych związanych z IBS-em? Tak, to jest typowa dieta low FODMAP, czyli z małym... Właśnie, to co to jest ta low FODMAP? Bo wszystko... to też jest takie popularne i czasami dostaję pytania o to, chociaż nie wiem czemu, bo nie jestem dietetykiem, ale lubię jedzenie, więc czasami ktoś też prosi jakieś przepisy low FODMAP, a ja mówię, ale ja się na tym nie znam, więc to musimy razem pogotować zdecydowanie dla naszych odbiorców. Wiesz, to jest dieta, która polega na tym, że nie dostarczamy węglowodanów łatwo fermentujących, które właśnie powodują produkcję tych wzdęć. I to są wszystkie te produkty do wyeliminowania, o których powiedziałam wcześniej. Więc na tym bazuje ta dieta. Ona trwa około 6 tygodni. Później się zaczynają rozszerzać. Nie można długo stosować diety low FODMAP. To nie jest też dieta na wiele miesięcy. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby po przejściu takiej diety, po przejściu antybiotykoterapii, odbudować tą florę jelitową dobrym probiotykiem, dobrym jedzonkiem, dobrym prebiotykiem, czyli żywnością prebiotyczną, albo synbiotykiem. To też osobny, myślę, że temat tej flory jelitowej, żeby po prostu ten zespół SIBO nie nawracał, bo z tym też często się spotykam w moim gabinecie, że jednak nie dbamy o siebie, wiesz, tu też palenie papierosów, alkohol, to wszystko ma wpływ na nasze osłabienie organizmów i migrację tych bakterii i po prostu zespół i ten SIBO nawraca. Dostawałam też takie pytania i też jestem ciekawa Twojej odpowiedzi na to, czy zarówno w przypadku IBS-u, jak i SIBO, choć sądzę, że to bardziej dotyczy SIBO, bo mówimy tutaj o tym low FODMAP-ie, czy to może iść w parze z dietą roślinną albo chociaż dietą bezmięsną? Ależ oczywiście robię takie diety, nie ma żadnego problemu. Ale Boże, jak super, że to powiedziałaś, bo gdzieś się spotkałam z takim przeświadczeniem, że absolutnie nie i trzeba wprowadzić produkty zwierzęce. Ale więc... słuchaj, no mamy soczewicę, która jest dobrze tolerowana w tym momencie, tylko wiesz, to nie jest tak, że raptem mamy szklankę soczewicy zjeść na raz. Tak. Mamy zjeść jedną trzecią do śniadanka, drugą jedną trzecią do obiadu, jedną trzecią do kolacji, rozłożyć to. Ciecierzyca bardzo dobrze działa, tofu, ale mamy też na przykład białko konopne czy inne białka roślinne, z którym można tą dietę uzupełnić. Nie ma żadnego problemu. A pytałaś jeszcze, wiesz, ważna rzecz o tą surowiznę. Bo wiele osób boi się jeść surowe warzywa przy problemach jelitowych i to jest duży błąd. Bo surowe warzywa, owoce to są przeciwutleniacze. My je potrzebujemy do tego, żeby poprawić naszą florę jelitową. Ale mamy koktajle, które są doskonałe. Mamy dużo warzyw lekkostrawnych, które powiedziałam, na przykład chociażby dodatek tej natki pietruszki, szpinak, jarmuż, sałata. To wszystko są delikatne rzeczy. Starta marchewka, trzeba je przemycać, a wiele osób nie zjem nic surowego, po prostu w odpowiedniej postaci i ja pomagam to pacjentom robić i zapraszam serdecznie. To skoro można jeść roślinnie przy low FODMAP-ie, to czy możemy się, czy możemy spróbować, a raczej czy Ty możesz spróbować, ja chętnie posłucham, powiedzieć nam taki przykładowy jadłospis low FODMAP-owy roślinny dla inspiracji, bo jestem ciekawa, co można jeść w ciągu dnia, żeby jeść smacznie, różnorodnie, a jednocześnie też jakby zgodnie z tymi zaleceniami. Przykładowo, na śniadanie możemy sobie na przykład zrobić chleb orkiszowy, bo on najlepiej działa na tej diecie. Z jakąś pastą roślinną, na przykład na bazie ciecierzycy. Nie z humusem, chyba że zrobimy go samemu, bo humus zawiera czosnek, więc tu musimy uważać na te gotowce. Oczywiście z pomidorkiem, z sałatą. Z kiełkami. Z kiełkami. I mamy gotowe szybkie śniadanie. Na drugie śniadanie możemy na przykład zrobić koktajl albo koktajl. No, czyli na przykład jakieś mleko roślinne, owoce jagodowe, płatki owsiane. Możemy dodać babkę płeszcznik, babkę jajowatą, która doskonale działa na jelita. Siemię lniane, żeby uzupełnić kwas omega-3, też przeciwzapalne. Zrobić tak sobie fajny, zbilansowany koktajl. Na obiad
kasza gryczana z jakimś białkiem typu znowu strączki, albo ja na przykład robię po prostu taką paciaję warzywną, uwielbiam z tych dozwolonych warzyw. No, co to jest paciaja? Jest taki gulaszyk? Taki gulasz, tak, dania jednogarnkowe. Tak, ja uwielbiam takie brzydko mówiąc paciaje, dodaję tam soczewice, dodaję właśnie jeszcze w proszku białko konopne i to zjem sobie z jakąś kaszą, z ryżem ciemnym, z komosą ryżową, która jest przepyszna, idealna, ja ci nadaję się do tej diety. A kolacja? To znowu u mnie to na przykład są najczęściej sałatki też właśnie z dodatkiem białkowym. I tu znowu no, tutaj jakby ta tofu, soczewica, ciecierzyca tutaj się gdzieś tam jest to zawężone i z jakąś kaszą, ryżem, makaronem, dodatek jakiś pestek dyni, słonecznika, to też dobrze działa na jelita. Jeżeli mamy na przykład problemy takie troszkę trawienne, to też proszę, żeby orzechy, pestki były zmiksowane na proszek. To też jest łagodniejsze dla naszych jelit. Ale to już naprawdę jest tutaj kwestia indywidualna. Czyli mamy pełne pole do popisu z warzywami i owocami i wszystkimi innymi roślinnymi cudownościami. No musimy uważać najczęściej na tą cebulę i czosnek, które często dodawane są do dań roślinnych, więc tutaj. No one są fajne, bo podkreślają smak, ale czosnek na przykład możemy podsmażyć na oleju i użyć ten olej z aromatem czosnku, a czosnek wyrzucić. I on tutaj nie działa negatywnie na nasze jelita. Ale powiedz mi, co jest takiego szkodliwego właśnie w cebuli i czosnku? No mają te łatwo fermentujące węglowodany. Okej, po prostu. Tak. Tyle. A czy dieta low FODMAPowa jest tylko dla osób z SIBO? Bo też tak obserwuję, że ona się robi popularna. Nie wiem, czy każda tak, osoba, kochani, która się nią ekscytuje. Nie róbmy tak, że dieta, że wszystko jest okej. Dieta low food map, dieta bezglutenowa, dieta bezlaktozowa. No nie idźmy we wszystkie mody, bo możemy sobie zrobić więcej złego niż dobrego. A czy w przypadku SIBO też jest tak, że to jest diagnoza, która z nami zostaje i zawsze będziemy mówić, że mamy SIBO tylko na przykład uśpione, czy jesteśmy w stanie się wyprowadzić? Nie. SIBO możemy się spokojnie pospać. Boże, no wspaniale. Nie spodziewałam się, że aż tyle, słuchaj, optymistycznych wniosków będziemy mogły wiedzieć. Ale pewnie, że tak, bo ja prowadzę pacjentów i widzę, jak zmienia się komfort życia. Jak są uśmiechnięci, jak przychodzą, że jest okej, że mogą jeść, że mogą, że już się nie... Wiesz, bo też problem w tym, że osoby z problemami jelitowymi po prostu boją się jeść. Mm. Boją się, jak będą się czuli po każdym produkcie. A ja im mówię, zaufaj mi, po tym wszystko będzie okej. I zaczynają rozszerzać swoją dietę i czuć się dobrze. I to jest wspaniałe, wiesz? Jak widzę radość tego człowieka, że można normalnie funkcjonować. Ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie my też stresując się przed posiłkiem, tym bardziej ludzie sprawiamy, oczywiście, że tak. On nam szkodzi? Oczywiście, że tak. Psychosomatyka numer jeden. Tak, i ty jesteś tym czynnikiem po prostu uspokajającym i dzięki temu oni mogą bez lęku sięgać po posiłek i to już robi połowę roboty. Tak. I wtedy wszystko się pięknie trawi. Ale wiesz, też bardzo ważne jest to, żeby każdemu pacjentowi zakładać dziennik żywieniowy. Mhm. I dzięki temu, bo wiesz, ja mówię książkowo pacjentowi, nie jest tamtego. Tak. Ale są produkty, po których też może innych się czuć gorzej, a po jakimś, których ja mówię, że jest okej, jednak czują się lepiej. Więc to jest kwestia indywidualna, dziennik i zaznaczanie, po czym czuję się gorzej. Okay, tylko w ten sposób wyłapiemy to. Miałam się Ciebie zapytać, jak prowadzić taki dziennik. Czyli codziennie zapisujemy dokładnie wszystko, co jemy i wszelkie obserwacje. Dokładnie. Jak po prostu reagujemy. Tak, ale wiesz, też nie możemy być przewrażliwieni, bo ja też widzę u moich pacjentów, że faktycznie przychodzą na początku, te brzuchy są wydęte, twarde, bolące i po przejściu naszej dietoterapii, można to tak nazwać, już ten brzuch jest ładny, ale ludzie oczekują, że po każdym posiłku to w ogóle będzie płaściutko. Ja mówię, nie. W brzuchu jest jedzenie. W brzuchu jest jedzenie, to jest normalne. Że brzuszek jest trochę większy po jedzeniu, a po całym dniu jedzeniu to już w ogóle jest to normalne, że mamy trochę ciasno w tych spodniach i pozwólmy sobie na to i nie oczekujmy fit sylwetki przez cały dzień. Tak, ale to też jest taka przypadłość naszych czasów, nie? Że mamy pewne nierealistyczne oczekiwania względem tego, jak powinien wyglądać nasz brzuch, a brzuch czasem po prostu jest pełny jedzenia. No i też jak jemy wysokobłonnikowe rzeczy i najemy się objętościowo dużo, to nawet pamiętam takie
czasy, gdzie jadłam bardzo dużo wielkich sałatek i po prostu mój brzuch był cały czas taki wzdęty. To też dało mi do myślenia w kontekście tego, że wcale nie trzeba iść na ilość i zjadać pół kilo jarmużu naraz. Znaczy, wiadomo, to nie było pół kilo, ale wiadomo, troszeczkę tutaj wyolbrzymiam. Ale też oswoiłam się z tym, że to nie jest kwestia tego, że mój brzuch nie jest płaski, tylko po prostu mój brzuch jest teraz w procesie trawienia i też, no wiesz, no, jesteśmy długo ludźmi. A wiesz, ja też lubię tak, ja uwielbiam kapustę kiszoną, ale wiadomo, no po prostu ten brzuch zawsze jest duży po kapuście. Nie znam osoby, która by nie miała wydętego brzucha po kapuście. I wiesz, ja leżę taka szczęśliwa, że tamte moje bakterie tak się cieszą teraz, że dostały tą kapustę. I to jest czas, kiedy ja mogę rozpiąć rozporek i po prostu napić się mięty, ale mi jest dobrze. No, nie szkodzę mojemu ciału. Tak, tak. No właśnie, jak to jest z tymi kiszonkami, powiedz mi? Bo to też jest gorący temat. No, bardzo są ważne. Tak, bardzo. Tak. Ale to nie jest tak, że jak mamy problemy z jelitami, to czasami możemy sobie nimi zaszkodzić, na przykład właśnie w przypadku SIBO. No ta kapusta oczywiście zawiera to łatwo fermentujące węglowodany, ale mamy przecież ogórki kiszone i można je jadać. Czyli nawet w przypadku SIBO one są wtedy okej? Okay. Bardzo. Bo tak zastanawiam się, wiesz, z punktu widzenia tak na logikę, skoro mamy przerost bakterii, to może dając sobie dodatkowe, możemy sobie tylko wprowadzić jakiś stan zapalny. Nie, to te dobre probiotyki także. Bo często bakterie. Chyba próbujemy być swoimi własnymi dietetykami, terapeutami i bez odpowiedniej diagnozy zrobić sobie większą krzywdę. Także też przy ilości informacji, jakie mamy w ogóle o świecie zdrowia, myślę, że można być mocno przytłoczonym różnymi skrajnymi i przeczącymi sobie komunikatami i finalnie patrzymy na swój cierpiący brzuszek i już nie wiemy, co nam może pomóc, więc dlatego ja zawsze po prostu wierzę w ekspertów i specjalistów. Wiesz, dietetyka jest, może jeszcze zahaczę o inny temat, dietetyk nie jest zawodem uregulowanym, a pacjent nie jest szczurem doświadczalnym. I nie możemy swoich własnych teorii dziwnych przekładać na drugiego człowieka, bo możemy zrobić mu krzywdę. Ja za swojego pacjenta biorę odpowiedzialność za jego zdrowie. Tak. I tak powinniśmy wszyscy my specjaliści robić. A pseudo specjalistów jest od groma. Tak, i też to jest to, o czym wspomniałyśmy przed nagraniem, że jest to mimo wszystko niepokojące zjawisko, że zapominamy o tym, że każdy człowiek działa inaczej i co chwilę powstają jakieś nowe teorie, programy, jakieś resety i inne właśnie detoksy, które jedna osoba i może jej grono najbliższych potwierdziła, że działają i nagle sprzedają to jako gotowe rozwiązanie dla wszystkich i mi po prostu zapala się wtedy milion lampek alarmowych pod tytułem jak możesz brać odpowiedzialność za to, że to pomoże wszystkim. I niestety w ten sposób mamy mnóstwo ludzi, którzy zrobili sobie większą krzywdę, bo idą za głosem ekspertów, którzy po prostu pokazali, że im się to sprawdziło. No nie? I jakby ważne jest, żeby się nieco zdystansować od tych wszystkich rekomendacji, jednak zapytać swojego ciała i znaleźć specjalistę. Tylko, że znalezienie dobrego specjalisty jest trudne. Też nie jest najprostsze. Chciałabym powiedzieć, że wszyscy mogą iść do ciebie, ale zakładam, że jakby nie możesz przyjąć teraz 5000 pacjentów. Ale wiesz, no, zdarzało się i weekendy, i niedziele. I dla mnie drugi człowiek jest faktycznie najważniejszy i ja przyjmę każdego. Żeby miała stanąć na nogach. Żeby stworzyć klinikę po prostu. Tak, tylko, że wiesz co? Ten pacjent chce iść do mnie, a nie chce iść do mojego osoby, którą ja przeszkolę. Może to takie jest trochę... Może trochę samolubne, może ja nie potrafię tego wyrazić słowami. Jak dla mnie drugi człowiek jest ważny i jaka to jest ogromna dla mnie satysfakcja pomagać drugiej osobie. I nie jest tak, że ja rezygnuję z własnego życia, bo to jest moje życie. Jesteś tutaj na misji. Nic więcej mi w życiu nie jest potrzebne, jak pomoc drugiemu człowiekowi. I radość, niezależnie od jaką ma jednostkę chorobową, czy tylko przyjdzie schudnąć, czy ma raka, czy ma anoreksję, nie ma to żadnego znaczenia. Ja jestem po to, żeby pomóc. Ja bym chciała, żeby byli sami tacy eksperci z powołania jak ty, bo to mnie maksymalnie wzrusza i wierzę w to, że będziesz przyjmowała tych ludzi z otwartymi ramionami w miarę możliwości oczywiście swoich, wiesz, zasobów i po to też czasowych. Piszę książkę, wiesz, już napisałam 13. Bardzo mi się podoba ta telepatia, bo dokładnie właśnie chciałam zrobić takie przejście, że
oczywiście możesz przyjmować duże ilości osób, ale no, jesteś tylko jednak człowiekiem, więc dla osób, które chcą jednak tej Twojej rady i ufają Twojej wiedzy, mogą sięgnąć po przeróżne materiały, które tak. udostępniasz i produkujesz, więc powiedz nam w kontekście dzisiejszych tematów, jakby do czego warto zajrzeć z Twoich autorskich produkcji? No tych książek faktycznie już powstało bardzo dużo. W ostatnim tygodniu była premiera endometriozy. To też jest super ważny temat, więc może jeżeli nasi słuchacze uznają, że ich interesuje, to może jeszcze kiedyś o tym porozmawiamy. Tak, 2 miliony kobiet cierpi na endometriozę, to bardzo dużo. No powiem Ci, że kocham pisać książki. Ostatnią książkę napisałam w 2 tygodnie. Będzie w listopadzie dla mężczyzn. Wow! W końcu zajmie moje marzenie. Od 5 lat chciałam napisać tą książkę. A możesz zdradzić o czym, czy jeszcze to nie? To będzie Męska kuchnia w kobiecym wydaniu. Czyli o męskim zdrowiu. Przepisy dla mężczyzn. Zdrowy schabowy, zdrowe przekąski do piwa. Okay. Poruszamy, wiesz, bardzo mocne tematy. I to było moje marzenie. Napisałam tą książkę w 2 tygodnie. Po prostu szłam jak burza i byłam przeszczęśliwa, że mogę to zrobić w końcu. I naprawdę jakby dzięki temu, że ja piszę te książki, to ja się przede wszystkim uczę, wiesz? Mm-hmm. Bo ja muszę przerobić tyle badań naukowych i ja nie mogę napisać to, co mi się wydaje. Tak. Ale chyba uwielbiasz ten proces. Uwielbiam ten proces i uwielbiam się w ogóle na konferencje przygotowywać, wiesz? No to jest fantastyczna sprawa. I dzięki temu ja zdobywam wiedzę, ja się uczę i mogę tą wiedzę przekazać szerszej ilości osób niż tylko tak. osobom w moim gabinecie. Tak. Czyli ja często... Cieszę się, to jest druga ogromna satysfakcja, kiedy ktoś mi napisze, że przeczytał książkę i mu pomogłam i ugotował coś z mojej książki. Czy jestem w programie telewizyjnym? Ja nie idę tam, bo mam parcie na szkło. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie muszę mieć, wiesz, tysięcy obserwatorów na Instagramie, bo ja nie pokazałam brzucha, nie pokazałam tyłka na Instagramie, nigdy tego nie zrobiłam i nie mam 1000 obserwatorów, ale ja mam tyle obserwatorów, którzy mi podziękują za to, że jestem. I idę do tej telewizji powiedzieć to, co mówię w gabinecie wielu osobom, które z tego skorzystają. I zapraszam do siebie na tego Instagrama mimo wszystko, tak. zapraszam na Facebooka, zapraszam do moich książek, bo tam jest prawda. I nie muszę, tak jak mówię, mieć nie wiadomo ile obserwatorów. To dla mnie nie jest ważne. Dla mnie są ważni ci, którzy zastosują się do moich wskazówek i mi podziękują, że im pomogłam. Ale też dzięki tym nowym obserwatorom możesz trafiać do większej grupy ludzi. Więc zachęcamy wszystkich oczywiście tak. do tego, bo myślę, że szerzenie wiedzy jest bardzo, bardzo ważne i nawet jeżeli to nie dotyczy nas samych, to można powiedzieć o tym osobie, o której słyszeliśmy, że ma podobne dolegliwości i Janusz właśnie ten wpis, ta książka, ten artykuł będzie czymś, co tej osobie wytłumaczy, dlaczego się tak czuje. I myślę, że to jest właśnie piękne i to jest ten ogromny plus naszych czasów, że jednak ta wiedza jest ogólnodostępna. Oczywiście musimy szukać w zgliszczu różnych średnich treści, ale jeżeli chcemy, naprawdę możemy za darmo w tej sytuacji mieć dostęp do odpowiedzi na pytania, które na przykład nurtują nas przez bardzo długi czas, więc myślę, że to jest akurat piękne. Natomiast tak, a jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że oczywiście powiedziałam, że praca jest pracą, ale dzięki tej pracy ja też mam wielu przyjaciół, bo pacjent staje się przyjacielem. Mam wielu byłych pacjentów, którzy są teraz moimi przyjaciółmi, bo jedzenie jest tak intymną rzeczą, tak. żeby się otworzyć przed drugim człowiekiem, że sobie on i ludzie się często wstydzą mówić o swoich problemach, ale ja mówię, nie, ja już naprawdę słyszałam wszystko, jak nie powiesz mi to, ja nie pomogę. To jest tak intymne, że my się bardzo, bardzo wiesz, ja się związuję z moimi pacjentami i potrafimy pójść później na niezdrowe jedzenie czy na wino. Wow. Tak, raz na jakiś czas i się razem pośmiać i wiesz, i po prostu spotkać się później prywatnie i napisać sobie życzenia na święta, na urodziny. I to jest fantastyczna energia, naprawdę. No ale wiesz, też biorąc pod uwagę, że jedzenie jest tak ważnym elementem naszego życia i dla wielu osób jest też niesamowitą przyjemnością, myślę, że dla znacznej większości, to sam fakt, że jesteś powodem, dla którego ktoś może znowu się tym jedzeniem cieszyć, jest też takim niesamowicie wzruszającym i sentymentalnym aspektem. Tak, tak, tak. Jakby ja sobie nie umiem wyobrazić życia,
w strachu przed tym, że czy jeżeli ja teraz zjem kawałek tego ciasta, to ja będę cierpieć przez najbliższe, nie wiem, pół dnia, albo i kilka dni, albo i tydzień, nie wiem, jak to może wyglądać. Tak. I po prostu wyobrażam sobie tą niesamowitą ulgę, tą wdzięczność za to, że mogę czuć się po prostu okej, okay, tak? Że mogę, mogę nie czuć bólu. Tak, tylko wiesz, ja na przykład teraz rozmawiamy, ja już myślę o pacjentach, których mam po południu, bo już jestem ciekawa, co u nich, wiesz, jeszcze nie mogę ich doczekać, aż się dowiem, jak oni czują, co u nich słychać w ogóle, tak? Ale to nie jest tak, że 100% moich pacjentów takich jest, nie? Tak. To są, coś siebie trzeba dać. Ja daję rękę, ja pomagam, ja ratuję, bo są różne sytuacje, czy pacjent siedzi w restauracji, wysyła mi, wiesz, menu, co może zjeść. Ja zawsze odpowiem, zawsze pomogę drugiemu człowiekowi. Nie ma maila, nie ma wiadomości, na które ja nie odpiszę, chociaż wiem, że czasami ich jest bardzo dużo, są przytłaczające, są czasem takie, na które no uważam, że odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki i ja nie mam czasu i siły na to odpowiadać, ale zawsze odpowiem. Ale coś drugi, przychodząc do dietetyka, dostajesz pomoc, ale musisz dużo z siebie dać. Tak, też musi przyjść chyba moment, w którym ta osoba jest gotowa iść, iść dalej sama. Tak? Jakby taki ciągły stan uzależnienia od eksperta też nie jest okej, tylko musisz poczuć, że ty sam podejmiesz dobrą decyzję dla siebie, kiedy będziesz w restauracji. Co wyobrażam sobie, że też może być ciężkim tematem. Miałam cię nawet o to zapytać, czy właśnie kiedy mamy takie dolegliwości, na pewno rodzi się taki lęk wychodzenia do ludzi. Tak, ale ja uczę człowieka, wiesz, bo ja nie daję gotowych jadłospisów. To też już mówiłam ci wcześniej. To jest w ogóle super, proszę powiedz. Nienawidzę jadłospisów. Co za znaczenie, czy zjesz ogórka, czy pomidora, czy indyka, czy kurczaka. No może to akurat jest znaczenie. Ale nie, ja mówię, masz jeść to, to, to i to, ale jedz na co masz ochotę. Tak. Nie chcę narzucać, czy masz zjeść kaszę gryczaną, bo zamiast gryczanej możesz zjeść jaglaną, jęczmienną, komosę. Tak, tą, na którą masz ochotę. Dokładnie. Tylko zadbaj o ilość, tak? Na przykład, ja raczej mówię o porcjach, jakie mają być zjedzone w ciągu dnia, natomiast nie o danych produktach. Nie narzucę nikomu nigdy, co ma jeść na dany posiłek, bo to nie skutkuje zmianą relacji z jedzeniem i efektów zdrowotnych i chociażby tej redukcji masy ciała na stałe. Czyli na przykład w przypadku diet nawet odchudzających, czy osób, które mają w planach jakąś tam redukcję wagi, też nie dajesz gotowców? Nie, bardzo rzadko mi się to zdarza. Czasem pacjent mnie wybłaga, że ja muszę mieć narzucone, bo ja nie będę potrafić. No to mówię, dobrze, ja przygotuję, ale to ma być pewien plan, wskazówka, czyli możesz sobie wymieniać. Tak, sugestia. Sugestia. Tak. Może posmakujesz nowych dań, okej, jeżeli w ogóle nie umiesz gotować, ale to jest, wiesz, na tydzień, na dwa, a później, a nie ma bata, ja nie robię nie wiadomo ilu jadłospisów. Uczymy się jeść. Na każdej wizycie rozmawiamy, jak sobie poradzić w danej sytuacji, co przygotować. Możemy razem, każę pacjentowi samemu układać plan posiłków, wysyłać do mnie, ja akceptuję. Ale super. Jezu, wiesz, jak ja się cieszę? To jest taki powiew świeżości, że ostatnio rozmawiałam właśnie z dziewczyną, z Pauliną Małek o takiej diecie bez diety i miałam wrażenie, że jest to nadal bardzo świeży temat w Polsce, ale to jest ogromna ulga. Tylko wiesz, że do czegoś takiego faktycznie trzeba mieć pasję. Tak, bo jeżeli traktujesz pracę i pacjenta jako gotową kartkę spod stołu, a wiem, że wiele osób tak działa, to pacjent nie będzie miał efektów. Nie, to znaczy nie można wziąć odpowiedzialności na siebie, bo pacjent musi przede wszystkim być konsekwentny, wziąć odpowiedzialność, podjąć decyzję, iść w tym. Ale bez pomocy nie da rady. To powiedz mi, nam na koniec, biorąc pod uwagę te wszystkie, generalizując, ale powiedzmy dolegliwości związane z brzuchem, właśnie te wzdęcia, biegunki, zaparcia, czy to jest SIBO, czy to jest IBS, czy mogłabyś zostawić nas z takimi kilkoma lifestyle'owymi wskazówkami? Co warto wprowadzić do swojego życia, żeby żyło nam się lepiej? Już łącznie, czy mamy jeden aspekt, to jest na pewno ta dieta, ale czy są jeszcze takie inne rzeczy właśnie w zakresie naszej codzienności, które mogą być dobrą inwestycją w takie komfortowe życie i też w, nie wiem, może uniknięcie takiej diagnozy w przyszłości? Znaczy wiesz, dla mnie, i powiem to chyba z doświadczenia moich pacjentów, ale też i z osobistym doświadczeniem, bo chyba mam odwagę zacząć się tym dzielić, że w życiu też wiele przeszłam, bardzo wiele, co trochę zrujnowało mój organizm od środka.
I powiem tak, na pewno dieta to jest numer jeden. To wszyscy wiedzą. Sport, taki ruch chociażby minimum, wiesz, ja nie każę każdemu na siłownię chodzić, ale chodzenie, po prostu chodź. Do Ciebie też dzisiaj przyszłam na piechotę, wracam tak. Na piechotę godzinę, będę miała spacery, będę przeszczęśliwa między pacjentami. Trzecia rzecz to jest sen. Bez tego nie ma dobrego funkcjonowania i myślę, że coraz więcej się o tym mówi, bardzo się cieszę. I czwarta rzecz, chyba najważniejsza, to otaczać się ludźmi, którzy ciągną Cię do góry, a uciekać od tych, którzy ciągną Cię w dół. Ja to zrobiłam i to bardzo poprawiło moje zdrowie. I psychiczne, i fizyczne. Piękne jest to, co powiedziałaś. I też rozmawiając z przeróżnymi mądrymi osobami, dochodzimy zwykle do podobnych wniosków. I choć ten świat zdrowia wydaje się być taki chaotyczny i przytłaczający w różnych komunikatach, to finalnie ta esencja jest taka sama i właśnie ta aktywność fizyczna umiarkowana i sen i redukcja stresu, ale właśnie te relacje z ludźmi, które są często tak bardzo w tym świecie pędu i sukcesu bagatelizowane. Finalnie osiągamy jakieś cele, ale nie mamy z kim się tą codziennością dzielić i jakby to w jaki sposób mówisz o swoich pacjentach też pokazuje. To oni też mnie tak, tam, wiesz, to też jest ta dobra energia w moje prywatne życie. Oni są elementem tej układanki i właśnie to jest ta wymiana, że to ty dajesz im wiele, oni dają ci z powrotem i no po prostu życzę wszystkim, żeby w ten sposób mogli budować swoją codzienność właśnie na tych relacjach, na tej wymianie, bo wtedy wszystkie te inne rzeczy też przychodzą wtedy na łatwiej. Wiesz, tak jak rozmawiałyśmy i to jedzenie z miłą osobą jest inne i ten ruch z miłą osobą jest inny. Tak. Lepiej nam się śpi. Tak, i ten sens z drugą osobą fajną jest inny. Także drugi człowiek jest najważniejszy. Pięknie, piękna puenta. Hania, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Było tutaj dużo mądrości, nie tylko naukowej, ale i życiowej. Tak, życzę Ci wszystkiego dobrego. Wszystkich oczywiście odsyłam do Ciebie, gdzie mogą dostać jeszcze większą dawkę wiedzy i wsparcia. Tak, życzę Ci wszystkiego dobrego. Tak jak powiedziałam, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że rozwiał on wiele wątpliwości i nauczył nas co nieco, choć chciałabym powiedzieć bardzo dużo o tych chorobach jelit. Ja na koniec tylko przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. A jeśli macie ochotę mój podcast dodatkowo wesprzeć, to jak zawsze zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep. Tam znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa i każdego miesiąca przekazuję 10% ze sprzedaży jakiejś innej fundacji i w listopadzie jest to kampania Movember, która ma na celu zwiększenie świadomości i zachęcenie do badań panów, bo chodzi tutaj o świadomość w zakresie nowotworów jąder i prostaty. Szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie odcinka, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć!